Choroba nowotworowa jest chorobą przewlekłą. Należy ją traktować tak samo jak inną i nie należy tutaj jej stygmatyzować. Uważać, że jest po prostu gorsza od innych. Jest inna, jest specyficzna. Pamiętać musimy, że długość przeżycia z chorobą nowotworową jest uzależniona od tego, kiedy zostanie rozpoznana i jak pacjent odpowie na leczenie. Będzie grupa pacjentów, u których nie da się już usunąć przyczyny nowotworu, nie da się usunąć tego nowotworu, czy nawet leczeniem chemicznym, czy radioterapią nie da się powstrzymać rozwoju choroby. Natomiast tacy pacjenci mogą skorzystać z takiej możliwości, jaką daje medycyna paliatywna. W Polsce jest wiele ośrodków, które zajmują się chorymi na chorobę nowotworową i leczone są objawy choroby nowotworowej. Są one leczone skutecznie, poprawiają jakość życia i wydłużają przeżycie chorego. Pacjenci, którzy są w dobrej kondycji, mogą korzystać także z centrów dziennych. Są to takie centra, które są skupione przy ośrodkach opieki paliatywnej, gdzie chorzy spotykają się i mogą w różny sposób spędzać czas. Mają możliwość spotkania się z psychologiem, mają możliwość spotkania się z rehabilitantem oraz z lekarzem. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, że jakość życia tych chorych zdecydowanie się poprawia, co wpływa nie tylko na samych chorych, ale także na ich rodziny, które podobnie jak on sam zmagają się z tą chorobą.